trzech stron Cieszyna sprzed trzech kościołów. Wyruszyły po godzinie 12 trzy orszaki. Barwne korowody zmierzały w jednym kierunku, by spotkać się na cieszyńskim rynku, świętować i wspólnie kolędować. To jest taka w dzisiejszych czasach jedna z okazji, żeby być właśnie razem, żeby się umacniać, a czasy nie są wcale proste i nie są łatwe. Bo potrzebujemy tego, żeby być razem, potrzebujemy tego, żeby wyjść z izolacji, potrzebujemy tego, żeby się cieszyć. I ja o tym mówiłem, że ten kolorowy tłum tutaj na cieszyńskim rynku jest wyrazem tej radości, która tli się w naszych sercach i teraz potrzebuje tego, żeby ją wyrazić. Myślę, że mamy na co dzień wiele powodów do tego, żeby się troszczyć i martwić. Ale nie to jest najważniejsze. I to święto dzisiejsze przypomina nam o tym, że prawdziwa radość w Jezusie Chrystusie, prawdziwa radość przyszła na ten świat. I dlatego śpiewamy radosne kolędy, dlatego dzielimy się radością tutaj na cieszyńskim rynku, dlatego dzielimy się tą radością w naszych społecznościach, dzielimy się ekumenicznie też, bo te święta nas łączą, ten czas nas łączy i łączy nas ta radość, że Jezus przyszedł na świat. No właśnie, my sobie uświadamiamy w czasie Bożego Narodzenia, że ten świat, który nas otacza, mimo naszych wielu takich starań, naprawdę wielu działań, on nam nie może przynieść prawdziwego pokoju. Prawdziwy pokój dla nas, ludzi wierzących, ma swoje źródło w Panu Bogu. I myślę, że właśnie to jest takie piękno świąt Bożego Narodzenia, że Syn Boży, który przychodzi na świat, przynosi ten prawdziwy pokój. A wielu z nas tego prawdziwego pokoju naprawdę potrzebuje. Cieszyński Orszak Trzech Króli ma wymiar wyjątkowy, wspólnotowy, ekumeniczny. Pokazujemy, że jesteśmy ponad podziałami. Nieważne, jakiego wyznania jest każdy z nas, potrafimy się zjednoczyć i w Trzech Króli pójść razem, aby oddać pokłon Dzieciątku. Jest to piękna uroczystość, a dla nas także jest wspaniałą okazją do tego, żeby dać świadectwo wiary. Przyszliśmy witać Pana Jezusa, hołd złożyć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.